Halo, halo, no dzień dobry moi kochani, troszeczkę mnie tutaj nie było, ale wszystko planowałem, wszystko ogarniałem po to, aby móc przyjechać tutaj na trochę dłuższy czas niż zwykłe wakacje. Przeprowadziliśmy się na miesiąc do Chorwacji i rozpoczynamy życie w tym pięknym miejscu. Muszę wam powiedzieć, że w Chorwacji byłem jakieś 15 lat temu i kiedyś totalnie nie zrobiła na mnie wrażenia, ale teraz jestem zachwycony. Co prawda jesteśmy tutaj niespełna dobę, ale jest cudownie, jest pięknie. Zabieram was w kilka naprawdę fantastycznych miejsc. Także jeżeli jesteście ciekawi mojej przygody w Chorwacji, zapraszam serdecznie do oglądania. Koniecznie subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie moje najnowsze filmy, będzie mi naprawdę bardzo miło, a tymczasem zabieram was, zobaczcie jak tu jest cudownie. Dopóki jest porządek w pokoju, nagram kilka przebitek, pokażę wam jak on wygląda, a później cały hotel, całą okolicę, ponieważ robi ona niesamowite wrażenie. Zapraszam was oficjalnie do oglądania tego vloga. El olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro. Con ese sabor a miel, vamos a hacerlo una noche. La luna mirará y las estrellas verán que brillará. Pues te seguí el resto ni que contar. La indica, no hay nadie más. Y me enamoré de verdad. La indica, no hay nadie más. Que sea buena como tú. Aparte de eso, le gustan chicos traviesos. De eso tengo hasta el pelo, yo creo que lo demostré. Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera. Si mueves esas caderas y bien pegadito a mí. Przemysław, przywitaj się, bo jeszcze dzisiaj nie miałeś okazji. Pamiętam, halo, halo, dzień dobry moi kochani. Nie, ja dzisiaj się przywitałem totalnie inaczej. Jak? Muszę wam, nie jest to istotne. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, ponieważ ja do tej pory nie wiem. Ja całą drogę do Chorwacji oglądałem serial, a później wziąłem tabletkę nasenną i położyłem się spać. A Przemek mówi, że jakaś dziwna sytuacja miała miejsce na granicy, tak? Z Czechami, czy...? Nie, na granicy słoweńsko-chorwackiej. No to było dziwne. Generalnie tak jakby nie wiedziałem nawet, że to jest granica, bo jak przejeżdżaliśmy przez pozostałe kraje, to wszystko poszło bardzo sprawnie, nawet nie mieliśmy żadnej kontroli. Ja muszę tylko przerwać, że Przemek nie chciał mi tego opowiedzieć, bo powiedział, że opowie mi to i będziecie razem z nami tej opowieści słuchać, także zamieniam się w słuch. Ja ci to opowiadałem, tylko byłeś pod wpływem proszku, więc może nie pamiętasz. Nie, no co ty gadasz. Tak, tak. Nie, generalnie tak jakby tam na granicy, na autostradzie zrobił się jakiś dziwny korek, więc poprowadziła nas nawigacja przez jakieś wioski i tam po prostu na jakimś przejściu granicznym, które wyglądało po prostu przekomicznie, bo to wyglądało po prostu jak takie dwa kioski. Poczekaj, jak, Przemysław, jakby... pokażę ciebie, bo ja wyglądam jak taka niemota, słucham ciebie i robię cały czas tak. Więc obrócę kamerę i dokończysz. Nie wiem, na czym skończyłeś, ale kontynuuj. Tak, opowiadam właśnie o tym, że dojechaliśmy do jakiejś miejscowości, małej miejscowości właśnie na granicy słoweńsko chorwackiej i tam było przejście graniczne, które generalnie wyglądało jak taki kiosk, postawiona po prostu budka. Nawet nie wiedziałem, co oni dokładnie tam sprawdzają, więc podjeżdżając tak jakby do okienka, zapytałem się tak jakby, czego oni potrzebują. Pani mi od razu odpowiedziała takim opryskliwym tonem, że to ja potrzebuję, skoro tak jakby przyjechałem. A, żeby wjechać po prostu. Tak, żeby tam wjechać, ale nie wiedziałem tak jakby, czy ona potrzebuje, żeby, nie wiem, dać jej dowody, żeby dać jej paszporty, czy ona chce jakieś, nie wiem, testy, czy kody, kody QR, nie wiadomo co. Dałem jej po prostu dowody, jeszcze tak jakby byłem tak jakoś dziwnie zaoferowany tą sytuacją, że dałem twoje prawo jazdy, więc ona jakoś dziwnie się na mnie spojrzała, oburzona wielce, ale też po prostu byłem już zmęczony tak jakby całą tą
trasą. I dałem jej to, przeszło tak jakby wszystko tą pierwszą okienko i tak jakby stało zaraz drugie, więc to wyglądało trochę tak jakby jak dowieźli na przykład do McDonald's, do McDrive, gdzie masz na przykład... Okej, w jednym okienku płacisz, zamawiasz, a w drugim płacisz. W drugim odbierasz i masz, nie wiem, odbiór jeden, odbiór dwa, więc po prostu podjechałem do jednego okienka, dałem te dowody, no i wszystko przeszło, no to jadę dalej. A on oczywiście wyskoczył pan z drugiego okienka, że dlaczego ja przyjeżdżam. Ja tak, kurde, nie wiem o co chodzi. Pytam się tak jakby, ale czego oni jeszcze potrzebują? On tak na mnie się patrzy, tu jest Słowenia, tu jest Chorwacja. Że też potrzebują tak jakby dowody do kontroli. Okej, czyli w dwóch trzeba było zrobić to samo? Tak, ale to jest kompletnie takie bez sensu. Ja myślałem, że to coś takiego interesującego, albo nie wiem, że nie wpuścili nas do Chorwacji, albo coś takiego, jakiś temat na vloga, a tu jakieś pierdoły. Jakie pierdoły? Wiesz, jak ja się zestresowałem, jak wyleciał na mnie koleś, a mnie jeszcze to obudziło i to jest najgorsze w tej całej sytuacji. Sobie smacznie spałem 7 godzin. 7 godzin, a tu ktoś mnie wybudził. No bardzo nieładnie. Przemysław próbuje rozbroić kod. Niestety nie do banku, a tylko wyjście na plac. O, za pierwszym razem ci się udało. No nieźle. Poczekaj, nie będę szedł tyłem, mamy tutaj piękny kadr, idziemy na plażę, zostawiam wam tutaj mnóstwo pięknych przebitek. Wyjątkowo nie rozpocznę od przebitek z muzyką, posłuchajcie tego koncertu. Szko, więc patrz pod nogi, bo się może jakaś tragedia wydarzyć. Tragedia to się wydarzy, jak upuszczę twój telefon. Nie, no co ty. Tutaj jest normalnie można kupić. Wiesz, to nie jest. Tutaj w ogóle był napis, że na plażę wchodzi się na własną odpowiedzialność. Zobaczmy, co się wydarzy. Jesteś pewien, że chcesz zaryzykować? Przemysław, nie rób ze mnie, wiesz, niedołęgi życiowego. Ja nie muszę robić. Boże, ale ładnie. Powiem ci, że ja w ogóle nie odczuwam zmęczenia, nie odczuwam jakiegoś takiego podróżowania. Wydaje mi się, że nawet lepiej zniosłem tą podróż, aniżeli samolotem. No to ja ci powiem, że jednak odczuwam trochę zmęczenie. No dobrze, no. Spędziliśmy 17 godzin w samochodzie. Ja w ogóle tego nie... Też jak ja wiesz, jaką mam energię, jak wyglądam. Nie, naprawdę wow, super. Ale pięknie. Zobacz, jakie fale się zrobiły. Cudownie tu jest, bardzo mi się podoba. Naprawdę nie chcę określać po jednym dniu pobytu w Chorwacji, ale to, co widziałem 15 czy tam 13 lat temu, jestem zachwycony, jak tutaj jest naprawdę. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo może to po prostu magia tego miejsca, ale jest obłędnie. Niczego mi tu nie brakuje. Ja jestem pierwszy raz w Chorwacji, jestem też zachwycony. Bardzo mi się to podoba. Słuchaj, no. Jak się wybiera takie miejsca... Zobaczymy. To tak jest. Dzień number one to start. También los besos parecen de un universo. Muy lejos pero del nuestro. Con ese sabor a miel. Vamos a hacerlo una noche. La luna mirará y las estrellas verán que brillará. Słuchajcie, to jest taki influencer, on najdłużej się szykuje, najdłużej wybiera zdjęcia, zawsze wymyśli sobie, zobaczcie, jakieś dziwne miejsce. Ja to stanę, zrobię tak jak jest, a on zawsze kombinuje, cuduje, no modelka po prostu nie z tej ziemi. I co, jeszcze tyłem? Nie, to ja mogę zrobić ładne ujęcie na vloga, a zdjęcie zrobię ci później. Ale ładnie tutaj jest. Wow! Zobaczcie, o rany, zobaczcie, jakie sobie wybrał miejsce. Jesteśmy cali mokci. Uważaj, uważaj! No, to wiesz, to nie ma żartów tutaj. Ekstremalne zdjęcie gotowe. Ale trochę zmokłem, bo jednak fale dały trochę. Ale naprawdę myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. I oczywiście teraz jak ja bym chciał to zdjęcie powtórzyć, no to nie wyjdzie. Nie da rady. No, standardowo, słuchajcie.
co, jakie atrakcje zaplanowałeś na dzisiaj? Jeśli muzeum, nie wiem, figur woskowych. Przemysław, proszę cię. Wiesz, w jaki sposób ja lubię wypoczywać. Tak, ja nie ma to absolutnie nic wspólnego z tym, co wcześniej wymieniłeś. Poza tym, jesteśmy zmęczeni podróżą. Tak, zwłaszcza ty. Zwłaszcza nawigator, pilot wycieczki, który przespał całą drogę. A jak nie spał, to oglądał serial. No więc... słuchaj, ale jestem zmęczony. Byliśmy w podróży 17 godzin, tam 15. Nie wiem za bardzo nawet ile, ale... O której wyjechaliśmy? Nie wiem, jakoś pod wieczór. To była 16. No i okej, no to nie południe. To był środek dnia. Nie, ale naprawdę droga ekstra. Jak ktoś będzie się zastanawiał, czy jechać samochodem, to warto. Tak, aczkolwiek było bardzo dużo robót drogowych i to w każdym kraju. I w Polsce, i w Czechach, i w Austrii. Ale przebiegło to całkiem sprawnie. Mimo, że tak jakby no, wyruszyliśmy wczoraj, więc to był początek weekendu, to naprawdę trasa... Nie wiem, o czym mówisz, ale muszę wierzyć ci na słowo. Czekaj, tutaj ci zrobię, bo jest piękne ujęcie, bo tak... To myślałem, że tam jest jakieś... Nie, no jakiś baniak tam stoi. Jesteśmy w Chorwacji z pięknymi widokami, a stanąłeś w tle z baniakiem. Wiesz co, ja mam też pytanie do moich widzów, bo... Nie wiem też, jak te vlogi mam dla was montować, co nagrywać. Powiedzcie mi, jeżeli my będziemy zmieniali miejsce co 5-6 dni, chcecie vloga z każdego miejsca, w którym się tutaj będziemy pojawiali? Czy wolicie takie pogawędkowe? Bo ja też nie wiem, czy chcecie mnie słuchać, czy oglądać te widoki. Ja uważam, że fajniej byłoby pokazać widoki, ponieważ mojego paplania możecie mieć już dosyć. I jak jestem w Warszawie, jak jestem w Polsce, nie mam co pokazywać, no to wtedy mogę sobie do was pogadać. A jeżeli jesteśmy w tak cudownym miejscu, no to chyba lepiej, żebyście nie patrzyli na mnie, tylko żebyście podziwiali te widoki. Przemysław, pokaż widoki. Już patrzę, to zejdź mi z kadru. Pięknie tu jest. Przepięknie. Więc dzisiaj odpoczywamy, regenerujemy siły, idziemy na kolację, na drinki, a jutro robimy to samo. Brzmi jak dobry plan. Dokładnie. Przemysław, ja zapomniałem i na wstępie nie powiedzieliśmy tak naprawdę, gdzie się znajdujemy. Ja powiedziałem, że jesteśmy w Chorwacji. Popatrz na widzów, nie wypada, abyś szedł do nich plecami. Nie powiedzieliśmy, gdzie dokładnie jesteśmy, w której części Chorwacji jesteśmy, więc zaprezentuj, opowiedz. Tak, planując jakby całą wycieczkę, zdecydowaliśmy się, że na początek leżymy na północ Chorwacji, gdzie zaczniemy tak jakby całą przygodę i będziemy tak jakby przemieszczać się na południe. Będziemy też wracać częściowo do centrum tak jakby Chorwacji, do środka Chorwacji, już wracając tak jakby do Polski. Tylko nie zdrać za wiele. Nie. Więc mówię, północ, południe, środek, tak żeby po prostu sobie to fajnie rozplanować, żeby też tak jakby nie męczyć się podróżą. Jesteśmy w miejscowości Punta Scala. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Niestety nie znam chorwackiego, mimo do tego, że jest podobny dosyć do polskiego, więc można się w sumie dogadać, rozmawiać swobodnie po polsku. Nie potrafię tak jakby czytać takich znaczków. Przy miejscowości Zadar, w której jest chyba nawet lotnisko, z tego co kojarzę, z tego co widziałem, jak jechaliśmy po drodze. Przepiękne krajobrazy. Tutaj mamy Morze Adriatyckie. Z drugiej strony mamy góry. Nie wiem, czy pokazywałeś już gdzieś tam swoich... Nie, ale wstawimy piękne przebitki. Przepiękne góry, przez które przejeżdżaliśmy tunelami, jadąc właśnie tutaj do Punta Scala. Śmieję się, bo naprawdę chyba wszystko mnie ominęło. Wszystko przespałeś, całą drogę. Patryk się tylko budził i tak, a gdzie jest mój rogalik do spania? No bo cały czas mi jakoś... Przykładał się na drugi bok, więc... Uciekał mi jakoś w tym samochodzie. Więc tyle miałem pomoc z pilota wycieczki. Żadna, więc dobrze, że jest coś takiego jak nawigacja, która doprowadziła mnie do tego pięknego miejsca. No, więc po co ja miałem nie spać, skoro miał kto cię prowadzić? Nie rozumiem w ogóle. Dokładnie. Jesteśmy, też nie powiedzieliśmy chyba jeszcze, w hotelu... Nie wiem też, jak się dokładnie wypowiada tą nazwę. Brzmi ona dosyć niemiecko, więc powiedziałbym Falkensteina, ale wydaje mi się, że to się chyba czyta jako Falkensteiner. Nie wiem, no ja tym bardziej się nie wypowiem. Będziemy musieli się zapytać na recepcji, jak to się wypowiada poprawnie.
żeby nie popełnić żadnego błędu i żebyście też w razie, gdybyście byli zainteresowani w ogóle tym miejscem, bo jest przepięknie. No naprawdę. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że naprawdę ten hotel robi ogromne wrażenie, w ogóle jak tutaj się wjeżdża. Są chyba 3 hotele tej sieci. My jesteśmy w tym najbardziej atrakcyjnym, najfajniejszym, najbliżej morza, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, możemy oznaczyć w sumie tutaj. Oznaczymy też ten hotel. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany i to jest fajnie, bo on jest w takim bardzo dogodnym miejscu, jeżeli chodzi o pierwszy przystanek, prawda? Tak, jadąc bardzo, z Polski, bardzo. My jechaliśmy przez co? Tak naprawdę cały czas jechaliśmy autostradą od Warszawy. Cały czas mieliśmy. No tak, ale przez jakie kraje? Autostradę. Jechaliśmy przez Czechy, Austrię, Słowenię. O, przez Słowenię też? Tak. I właśnie w Słowenii był ten problem z przejściem granicznym, ale to dlatego, że tak jakby gdzieś po trasie właśnie na tej autostradzie między Słowenią a Chorwacją pojawił się 3,5 godziny korek, co jest dziwne, bo była godzina czwarta nad ranem i pokazało tak jakby 3,5 godziny korek, więc wyobraźcie sobie, ile ludzi tak jakby jechało do Chorwacji. Więc nawigacja pokazała mi, żeby skręcić gdzieś tam jakimś objazdem, pojechać wioskami, dlatego wylądowałem właśnie na tym przejściu granicznym. Przejściu granicznym, które mnie zaskoczyło, co wyglądało po prostu jak takie... A, czyli to było na Słowenii. Tak, to była Słowenia. Boże, tak, ja jechałem w tym samym samochodzie, jakby ktoś pytał. Tak, i z tym samym kierowcą i w tym samym dniu, żeby nie było. Masakra, no ale nic. Tak, także udało się, więc przepiękne miejsce. Mam nadzieję, że każde następne dorówna temu, w którym jesteśmy teraz. No ale wiesz, to będzie problem, bo poprzeczka została postawiona wysoko. Co i rusz, mamy takie piękne zakamarki. Zobaczcie, nawet na takim malutkim pomoście w hotelu zostały ustawione leżaczki. No wygląda to bajkowo. Tutaj jest taki deptak, którym zmierzamy. W sumie nie wiemy dokąd. Czy ty wiesz, Przemysław? Z tego, co nam tłumaczyła pani na recepcji, znajduje się tu jedna z takich restauracji, w których można zejść sobie lunch. Ale to nie w tą stronę. Dwie są. Ach. W jedną i w drugą stronę. Więc najpierw idziemy na spacer do tej jednej restauracji. Ona jest podobno, chyba z tego, co kojarzę, jeżeli dobrze zrozumiałem, taka bardzo rybna. Więc zobaczymy. Owoce morza, tak? Coś w tym stylu? Tak, dokładnie. Ale ja dzisiaj chyba nie mam ochoty na owoce morza. Zobaczymy w ogóle, co mają, jak ta restauracja wygląda i w razie czego przyjdziemy się po prostu też tym samym deptakiem w drugą stronę. No tamta restauracja jest świetna. To jest włoska? Tak, dokładnie. Bo byłem tam dzisiaj rano na spacerze, bo jest tak w miarę blisko. Ja też byłem, jak odsypiałeś. Okej. Tak, miałem okazję zdrzemnąć się dzisiaj na leżaku. Na basenie, o Jezu, zobacz, kolejny cudowny kadr. Eres bonita, el olor de tu cabello, son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo, también los besos, parecen de un universo, muy lejos pero del nuestro, con ese sabor a miel, vamos a hacerlo una noche, la luna mirará y las estrellas verán que... Jednak chyba zmienię zdanie i będę chciał dzisiaj zjeść tutaj taką obiadokolację, ponieważ mamy godzinę już po 17. Cudownie tu wygląda. Zobacz, jeszcze jest taras na skałach, gdzie można sobie zarezerwować stolik. Zaraz zapytamy kelnera, czy jest coś wolnego, ale obłęd, jejku. No to jest, nawet jak nie mam ochoty na owoce morza, to chyba jednak w tym momencie nabrałem takowej. Przepięknie to wygląda. Aparte de eso, le gustan chicos traviesos y de eso tengo hasta el pelo. Yo creo que lo demostré. Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera. Si mueves esas caderas y bien pegadito a mí. Wyrwałem panu kartę, bo chciałbym usiąść w tamtym stoliku. Mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa. Oj, kurczę. Tylko, że tu rezerwacje są wszędzie porobione, ale może to dla nas rezerwacja, o której jeszcze nic nie wiemy. Dzwoniłeś? Myślę, że nie dzwoniłem. No mówimy jakoś pana. Niech przełożę rezerwację na ten stolik, a my usiądziemy na tym. To brzmi jak dobry plan. Teraz tak. Ja używam twoich sformułowań. Koniec nagrywania. Trzeba będzie zapijać smutki dzisiaj. Nie, no wiesz, to
nie to, że jestem zdenerwowany, bo... Czekaj, uprzedzę cię, żebyś miał... Nie, nie ujmuj tej mojej miny. Nie, no wiesz jak to jest, no w dobrej restauracji zawsze trzeba zrobić rezerwację znacznie wcześniej. Zostały dwa stoliki z widokiem na nic, więc idziemy do tej włoskiej chyba, prawda? Tak, idziemy, zobaczymy co tam jeszcze jest. Jakoś tak zrobiło ciekawe. Trudno, no zarezerwujmy sobie na jutro może po prostu. To mogliśmy w sumie od razu to zrobić. Czekaj, bo znowu mam WC w tym. To nic. Śmiejemy się właśnie z Przemysławem, idziemy do włoskiej restauracji, tam pani powiedziała, że są miejsca, ale bardzo żałuję i w ogóle muszę wam się też do czegoś przyznać, że ja na takie wyjazdy jak wyjeżdżam, no zwłaszcza na tak długo, zabieram ze sobą zawsze mój ulubiony ser żółty. To jest najgorsza, najbardziej niezdrowa, to w ogóle nie jest ser, to jest chemia, ale jestem od niego tak uzależniony i tak go lubię, że nie ma po prostu wyjazdu. No chyba, że na weekend gdzieś jadę, to go nie zabieram, ale powyżej tygodnia, jak gdzieś jestem, bo nie w każdym kraju oczywiście on jest, mam go zawsze w walizce. Moja mama tak mnie nauczyła, tak mnie przyzwyczaiła, zawsze jak lataliśmy, to ten ser na całym świecie ze mną był. Straciłem wątek, nie wiem dlaczego o tym opowiadałem, ale czułem wewnętrzną potrzebę podzielenia się z wami tym newsem, także jak widzicie gdzieś mnie za granicą ze swoim serem, to nie patrzcie na mnie dziwnie. A przed nami, no można powiedzieć, fototapeta. Zobaczcie, te góry wyglądają tak nierealnie pięknie, jakby były tam wklejone. Ciekawy jestem, czy później na komputerze będzie to tak efektownie wyglądało. Ale to wygląda jak tapeta. Tak, tak. Bez dwóch zdań. Buongiorno we włoskiej restauracji. Kręgosłup mnie boli. Od czego? No, od czego mam nie boleć? Chodzenia? No. Naprawdę. To jest wstyd. Przykład, wiesz, żaden. Wydaje mi się, że spadł ci poziom procentu we krwi. Trzeba to tak wydaje. Trzeba się znieczulić, tak, dokładnie. Jak jesteśmy w włoskiej restauracji, to aperol... Obowiązkowo. Ale zachwycony jestem, tak. Przepięknie. Nie mogę się w ogóle skupić, nie wiem jak ten vlog wyjdzie, bo tak jestem rozdarty emocjonalnie. Jestem tak szczęśliwy, że tutaj jesteśmy, że to jest w ogóle obłęd. O. Hello. Yes, please. Perfect. Thank you very much. Of course, yes. Can we have two apparels? Apparels, please? Yeah, perfect. Thank you. Przeglądam menu w tej restauracji. Muszę wam powiedzieć, że przykre jest to, że w Polsce jest wszystko takie drogie. Tutaj są kuny chorwackie. Ja tutaj nie będę wam może przeliczał tych cen, ale jest naprawdę stosunkowo tanio, jeżeli chodzi o takie miejsce z takim widokiem w Polsce, w byle jakiej restauracji, to znaczy może nie w byle jakiej, tylko w takiej, do której wszyscy chodzą i do których wszyscy po prostu robią rezerwacje i biją się, żeby wejść. Ceny są, myślę, że podwójnie wyższe albo potrójnie nawet. A tutaj zobaczymy jeszcze, jak to wszystko smakuje. O, mamy desery. Zobaczymy, może coś sobie stąd zamówimy, ale naprawdę tak to wygląda jeszcze od tej strony. Zobaczcie, jakie klimatyczne miejsce. Kochani, tak sobie siedzimy i napajamy się tymi widokami, tymi dźwiękami. Znowu wychodzi na to, że nie potrafię się wysłowić, wypowiedzieć, plączy mi się język, jak nie wiem, ale to chyba z racji podekscytowania i mojego ogólnego zadowolenia. Kochani, no co, ja bym chciał wam podziękować za oglądanie tego vloga, że wytrwaliście do końca, chociaż on nie będzie jakoś wybitnie długi. Mam nadzieję, że taki film się wam spodobał. Koniecznie obserwujcie też mój profil na Instagramie. Tutaj wam go oznaczę, ponieważ tam no, na bieżąco i zdecydowanie więcej będzie się podczas tej naszej chorwackiej przygody pojawiało. Także zapraszam was serdecznie do obserwowania. No i jak zawsze widzimy się w kolejnych filmach.